Cześć, tu Michał. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzięki za informacje, które wysłaliście mi na fejsie i na YouTubie. Słuchajcie, ta cała seria jest poświęcona temu, żeby pokazać miejsca w okolicach Kalisza, które według mnie są warte zobaczenia, właśnie jadąc rowerem. Nie ma w tych filmach samej jazdy. Skupiam się właśnie na tym, żeby pokazać miejsca, które mnie się podobają, które są ciekawsze od tego monotonnego widoku, jaki jest u nas na nizinach, czyli pola, droga i wiatr. Dzisiaj trasa to Droszew, niedaleko, jakieś 10 km od granicy Kalisza. Potem jadę przez Miedzianów do Gutowa. W Gutowie jest zamek. Od Gutowa zastanawiam się, jak zdążę, to pojadę jeszcze do Sobótki, a jak nie, to cofnę się przez Rejtanów, wyjadę koło Michałkowa, koło lotniska, wyjadę na Lewków, tam jest ładny pałac. No i dalej wrócę przez Ociąż, koło Korektu, ścieżką rowerową, no niekoniecznie ścieżką rowerową. Wzdłuż tej nowej trasy do Kalisza, ostrów Kalisz, jest równolegle poprowadzona trasa taka polna, asfaltowa. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony, swobodnie można dojechać do samego Kalisza, kawałek tylko jest po piachu. Cała nawierzchnia, dzięki Konrad za pytanie, jest asfaltowa, poza jakimiś tam krótkimi odcinkami po jakimś piachu i wertepach. Sorry. Kawałek za Droszewem, nie wiem, z 2 km nawet chyba nie, jest z Miedzianów. Generalnie nic ciekawego, ale pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to była totalna ruina. Nie wiem, bo ktoś to kupił i zaczął remontować. Wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem, kto jest właścicielem. Natomiast na samą drogę, jeżeli chodzi o Gutów, to przejeżdżając do Miedzianowa, zrobili nową nawierzchnię jakiś czas temu. I można, to jest ta droga, tam na Droszew się wyjedzie. Można jechać tędy i ona potem zakręca i się wyjeżdża na Gutów. Albo jechać prosto i tam pojadę i też się wyjedzie na Gutów. Przerwa na siku. Drogowskaz pokazywał, że droga jest ślepa. Pewno nie chcą, żeby tu jeździli. Generalnie asfalt się skończył. Dalej jest kawałek polnej. Tam daleko już widać tą właściwą drogę, która idzie tam do, chyba ona do Górzna idzie, ale jej nie polecam. Ona jest wąska, dziurawa i z dużym ruchem. Niebezpiecznie. Nie jedźcie tam tędy. Okej. Siku, jadę dalej do Gutowa. I no i dojechałem do Gutowa. Fajnie, tylko z uwagi na koronawirusa nie wejdzie się, bo wszystko jest pozamykane. Tak czy inaczej, to coś pierwotnie powstało w 1400 roku, gdzieś tam w tych okolicach. Właścicielem była rodzina Gutowskich, skąd stąd nazwa Gutów. Potem właściciele się zmieniali, przerobili to, żeby wyglądało bardziej gotycko, czy jakoś tam niby sprawiało wrażenie, że to jest szlacheckie. W 1945 roku po wojnie okazało się, że to wszystko przejął PGR. No i tutaj na dole były imprezy, na piętrze mieszkali rolnicy folwarczni, no i był jeszcze sklep i jakieś tam rzeczy. Dopiero w 1995 roku kupiła to osoba prywatna, no i doprowadziła do takiego stanu, jakim jest teraz. Być w Lewkowie i nie odbić, nie wiem, 2 km maksymalnie i nie wjechać do Michałkowa, to grzech. Michałków jest czynny. Chłopaki tam, widzę, latają. Warto wziąć dzieciaki i pokazać im jakieś tam szybowce, samoloty. Na pewno duża atrakcja. Wracam zaraz do Lewkowa, ale obawiam się, że nic nie zobaczymy, bo polatać dronem się nie da z uwagi na bliskość lotniska. A cały kompleks jest zamknięty, więc jak nic dzisiaj nie uda nagrać, to będę musiał powtórzyć tą trasę jeszcze raz. Może być tak, że nie zobaczymy tego Lewkowa do 2021 roku. No dobra, no. Nie wejdziemy do środka, więc ten element dzisiaj pomijam. Teraz wracam w stronę Ociąża, tam za Korektem ścinam na Skalmierzyce i trasą
przylegającą, takimi prostymi odcinkami przy Głównej, między Ostrowem a Kaliszem, dojeżdża się do samego Kalisza. Wracając od Lewkowa do Ociąża, jest jeszcze taki kwiatek w Kwiatkowie. Fajne miejsce na chwilę przerwy. No, pasuje. A jaki spokój. Nie wiem, ile osób zna to miejsce. Ja je też kiedyś przypadkiem w sumie odkryłem. Ale są dwa stawy. Są jakieś ławeczki. Też można sobie usiąść i podelektować się ciszą. Po całym dniu roboty na przykład, nie? W hałasie. Ktoś mi zwrócił uwagę i to słusznie. Nagrywając czołówkę do tej serii, nagrałem ją na ślepej trasie pod Kaliszem, tam od Kastoramy, gdzie nie ma ruchu. Ale pojechałem z przyczepką z uwagi na słupy po ulicy, a nie po ścieżce rowerowej. I może to być faktycznie odbierane, że mam to gdzieś i nie jeżdżę po ścieżce jak prawdziwy rowerzysta, tylko po drodze. Nie, jeżdżę ścieżką, a tam z uwagi na brak ruchu i chęć nagrania ujęć z drona, żeby była w tle panorama i żeby dron nie przywalił w słup, a ja nie był zasłonięty słupem, nagrałem w taki sposób. Okej, okay, ja jeszcze wpadam do Szczypiorna. A jakby ktoś chciał jechać wzdłuż tej trasy, musi dojechać do tego skrzyżowania tutaj przed blokami. Odbić z powrotem do asfaltu, on się ciągnie wzdłuż po prawej stronie aż do tamtego wiaduktu. Przejechać trzeba z drugiej strony wiaduktu. Kawałek asfaltem, kawałek po piachu. I potem asfalt przy Rabenie. Jedziecie tam, gdzie nagrywałem tą ślepą. Znaczy ona odbija w lewo, to jest ślepa. Wyjedziecie prosto, dojeżdżacie do Kastoramy i jesteście w Kaliszu. To do następnego.